Hej, cześć, siemanko, z tej strony Daronek, a to jest dzisiaj pierwszy odcinek na blistercraft.pl. Dzisiaj będzie przestawienie serwera, no i pokazanie tak ogólnie. No, na czym to polega, no i pogramy trochę na automacie, może coś rozdamy za walutę serwera. Dobra, a więc jesteśmy na spawnie, tak wygląda spawn. Na wersji 1.12.2 gramy. Założycielem jest Wistu. Zapraszam do niego na kanał, będzie link w opisie. Tu mamy regulamin, tu sobie przeczytacie. No i na czym to polega? Serwer polega na survival z działkami, tylko nie takimi działkami, tylko bardziej kuboidy, że sobie stawiasz. No to pójdę do domu i wam to pokażę. Home. I kuboidy. Tu mamy kuboid od tego, żeby dał nam granicę. A tutaj mamy on od no PvP. Mam tutaj YouTubera. No dobra. Więc mam YouTubera, tutaj mój domek jest taki. No i ogólnie kopiemy, mogę dawać jakieś giveaway'e czy coś, bo mam trochę rzeczy nakopanych. Mam tutaj tyle do jaksów. Tutaj mam skrzynki jakieś, nasze skrzynki książki. Tu mam takie rzeczy bardziej moje ważne i tutaj mam jeszcze samorodki złota, które są walutą. No i myślę, że dobrze go opisałem, tak jakby. Mamy również różne warpy. Mamy warpy MVIP, to jest tutaj ekspiarka. Mamy warp Nether, to Nether. Mamy warp parkour. Możemy tu dojść nad spawnem, bo tam jest spawn, tu jest rybak, gdzie możemy coś kupić sobie. Na przykład lure 3. Dobra, muszę z Ender Chesta wyciągnąć co jedzenie. Ogólnie mamy tutaj normalnie PvP, to jest gejowe, tutaj możemy sobie kupić różne rzeczy, takie farmer, za sadzonki, za diamenty, za walutę serwera. Walutę serwera jest do kupienia albo do dostania. Na giveaway'ach tu mamy spawnery, tu mamy nawet spawner z świń, a tu od sprzedawcy mamy też jajka i to jest chyba krowa z mushroomem, to krowa. Nie mamy tylu handlarzy. Spawn wygląda tak, kontynuujemy warp, sklep, to nas typuje tutaj do tych dwóch ziomeczków. Warp SVIP, no to jest taka ekspiarka, tylko ekspiarki są od takiej wydajnej, najwydajniejszej. Zobaczcie, tutaj jest czymś innym, a tam było z czymś innym. Warp VIP to kolejna jest ekspiarka, tylko to jest chyba z zombiekami. Nie pamiętam z czym. Dobra, my idziemy na warp kasyno. Kasyno, kasyno, kasyno. Dobra, jesteśmy na warp kasyno. Włamywacz. Za 8 waluty serwera będzie jeden klucz. Ja mam 20 tych kluczy. Czyli otworzymy 20 skrzynek. No to zaczynamy. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz, czy mi się wszystko dobrze nagrywa. Wszystko dobrze się nagrywa, wolałem sprawdzić. Dobra, to lecimy. Ało. Mocno daję po uszach. Mamy światło, nie ma. Dobra, nie wiem jak to słychać. Ktoś czuje, że za głośny. Jak mi aż tak daje po uszach, to trochę przyciszę sobie dźwięk ogólny. Back i F11 tu. Dobra, i lecimy dalej, skrzyneczkę. Dobra. Ja liczę na jakiś fajny secik. O, i jest tasak z Fire Aspectem. Dobra, lecimy dalej. 20 skrzynek aż do otworzenia, no to trochę czasu zajdzie nam. Dobra. Mamy grabieżce z lootingiem 4. Mamy tasak i grabieżce. Tutaj się przewijają itemy. Wiertło bym chciał na pewno dostać. Jak mnie znowu dostanę. No dobra, samorodki też są. No to jest zwraca klucze. No. To jest taki. Na zero wychodzisz. Tylko nie diamenty. Dobra, mamy buty.
Dobra. Mamy wiertło? Nie. Mam i synek z Hiltaczem. Kopię gładko. Nie o to mi chodziło. No cóż. Lecimy dalej. Kolejna skrzynka. Skrzynka numer... Nie wiem już. No i znowu samorodki. Lecimy dalej, lecimy. Ostatnie dwie to będą dla widzów. I jedną chyba rozdam. Zobaczę, czy będę miał nad program rzeczy. Mamy klatę powstańca, koszulę. Bardzo mi się przydadzą samorodki do jakichś giveaway czy do czegoś. Mam już najlepszy miecz, mam też fajną siekierkę. Na pewno tego Hilofa nie będę chciał. Ups, aha. Dobra, zalagowałem to. Po prostu, dobra, mam misję na kanafana, nie będę chciał. Grabieżce sobie z jakoś z tasakiem, bo połączyć zawsze. Ale się lagować zaczęło. Tun, 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 tun. Dobra. Czy coś ciekawego dojdzie? Wiertło. Budki mam jedna, dobra, drugie budki. Jak kolejne budki wylecą, no to będę do giveawaya. Już mam jeden i to do giveawaya w sumie. Tylko nie diamenty. Koszulę. Też mam drugą już. Dobra, ale po dwie koszule no to będzie ok. Mieć. Trochę długo losuję. Trochę długo losuję. Kolejny mam i synek. To jest kolejny chyba do giveawaya będzie. Albo nie, no jeden sobie zostawię do giveawaya na pewno. Nie potrzebuję sobie do takie kill-offy. Bardzo bym chciał mieć spodnie i wiertło. Bo tutaj mam już kolejny przedmiot do giveawaya. No i zobaczymy, coś ciekawego bym chciał. Czapka, czapka następna mi się przyda. Dobra. No dajcie na te samorodki, żeby się zwróciło. Jak będziecie mi dawać no i synka, no to tak słabo. Mam i synek kolejny, wiertło chcę. A nie jakieś mam i synka. Dobra. Tasak, tasak się przyda. Na pewno bardziej czy ten drobie jest, ale coś. Stałe trzy, mamy trzy itemy do giveawaya. Wiertło. No proszę, to wiertło. Spodenki też są ok. Mamy full seta. Jest hełm, który też raczej poleci do giveawaya. Na giveaway. Ale czekajcie, ile tutaj mam w ogóle tych smoków? 8, 32 sobie zostawię po prostu. Tu sobie kupię jeszcze jeden kluczek. I będzie 21 opening. No dobra. A chcę, żeby mi coś ciekawego wypadło. Kolejna siekiera. Do dropu. I ostatni item. Wiertło i lub spodenki. Kolejne budki. Dobra, to możemy się umówić tak, że do giveawaya będę siekiera. Wrzucę parę itemów i parę itemów zostaje do giveawaya. Szybko tutaj. Dobra. Schowam sobie tak. Światło nieba też mi się przyda. Tasak sobie wezmę do ręki. Jeden. Tasak drugi sobie schowam z tym. Parę to sobie wezmę do deku. Jak? Psecik sobie na pewno nie zostawię. Bo jest epic secik, no to nie wolno go nie zostawiać tutaj. Markuje mi spodenek, dobra. Czyli teoretycznie te trzy tam mogę raz zostawić. Dobra, i wyrzucę parę osobom chyba na tym.
Siekierę sobie jedną zostawię. Jedną tu, jedną tu. Dobra. A więc wyrzucę dwie rzeczy. Jedne budki, jedna ten. Trzy zostaje do giveawaya. I zaraz powiem, co trzeba zrobić. Chwil laga. Rzucam item na spawnie. Zapraszam, jak nikt nie przyjdzie, no to cóż. Tutaj jest Stanesa chyba gdzieś. Bije się. Czy się potem wbija? Bije się. I teraz pytanie jest. Dobra, wskoczyłem. I tu zapraszam. Ara dwie rzeczy wyrzuca i trzy będą do. Zwister case. Bo ty powstańca i ten. A spoko. Dobra, to zostaje na giveaway. Trzeba mieć suba i lajka zostawić pod filmem. No i napisać komentarz, żeby to wygrać. A komentarz będzie o treści. No, jakaś treść, no i napiszcie, że chcę item w tej treści. I wszystko. Jak to? Wszystko dobra. No to. Dobra, no i chodzi mi jeszcze o to, że macie zostawić swój nick z Minecrafta do tego nicku. No to chcę itemy dostać i nick swój. I jak wygracie, no to odezwę się do was na tym na serwerze i pokażę w następnym odcinku, jak będzie z tego serwera. Coś czuję, że nie wiadomo, czy będziemy otwierać jeszcze. Może tworzę marzenia. Zależy, czy się dorobię z waluty serwera. No i to chyba na tyle w tym odcinku. Siem czy wiert, my się. No i tyle. Wiarto mi niestety dzisiaj nie wypadło, choć chciałem bardzo. No ale mamy cały sacik fajny. To na razie i cześć. Trzymajcie się. Elo!